Dzień dobry, z magicznego ogrodu wita Sebuś. Dzisiaj dzień wesoły, bo nie trzeba iść do pracy ani do szkoły, jest niedziela, a poza tym zaczyna urlop. Wrzesień to najlepsza pora na urlop, dlatego że nigdzie nie ma tłoków, a pogoda jest fantastyczna. A do czego chciałem dzisiaj nawiązać? Przede wszystkim do drinków. Jak zwykle było o jedzeniu i tak dalej, różnych tam roślinkach związanych z jedzeniem, a dzisiaj będzie o drinkach, o piciu. Bardzo smaczny drink. Zrobię z tej oto przede wszystkim roślinki. To jest Artemisia arboratum, zwana inaczej cola plant. Bardzo pięknie, intensywnie pachnie. No i czego potrzebuję, to parę listków tej roślinki. O, tak niedużo, kilka. O, starczy. I wrzucę je do wody. Woda jest o temperaturze mniej więcej 60 stopni, bo zrobię je, można do zimnej wody też dać, ale wtedy naciąganie trwa dłużej. Ja to zrobię tym sposobem dzisiaj, sposobem niejakiego Christopha Hay, szefa kuchni z restauracji Maison Dacot z Doliny Loary. Facet ma dwie gwiazdki Michelina, więc chyba zna się na robocie. No i wrzucę to tutaj, żeby osłodzić tego drinka. To dodam sobie jeszcze zioła Azteków, czyli najsłodszą roślinę na świecie. Jeden listek wystarczy w zupełności, bo jak pamiętam, jest bardzo słodki. I również tu wrzucę. I niby ma być to drink o smaku coli. Zobaczymy, jaki on będzie. Naciągać ma mniej więcej 5 minut. Bo jeżeli dłużej, to ponoć więcej goryczki dostaje. Co ja mogę powiedzieć na temat tej roślinki? Roślinka ma cudowne właściwości jako zioło. Stosowane w kuchni, głównie we Włoszech, we Francji, ale też na wschodzie, a konkretnie na Bałkanach. Tam jest używana też jeszcze w celach medycznych. Leczy się tym m.in. schorzenia wątroby, żółtaczkę także. No i dolegliwości układu trawiennego. Tą roślinę stosuje się też jako środek prewencyjny na mole. W sensie, żeby mole nie jadły ubrań, to się wkłada je do szafy. To robią głównie Francuzi, ale też i Włosi. Tą roślinę, szczególnie we Włoszech i we Francji, ludzie, którzy lubią chodzić do kościoła, i także mnisi, którzy są często na różnych modłach, długie godziny przesiadują w kościele, to żeby nie zasnąć, nie spać w kościele, co często się zdarza wielu ludziom, to wieszają te zioło, właśnie tą artemizję między innymi. Jej zapach dość intensywny sprawia, że czują, no, zresztą pobudzeni non stop. Takie ma właściwości ta roślinka, szczególnie jej zapach, ale też i smak. Próbowałem, jak smakuje sałatce, rzeczywiście, ponieważ dodaje się do sałatek, do sosów, także do deserów rozmaitych i ciast. Ale w drinku jeszcze nie próbowałem. Ta roślinka ma jeszcze taką... Dawniej sędziowie, rozmaici sędziowie i strażnicy więzienni nosili bukiety, a także arystokracja angielska nosiła bukiety i jednym z kwiatów roślin w tym bukiecie była właśnie artemizja, ponieważ ona ma taki zwyczaj był, że ona chroni przed różnymi plagami. No, pewnie stosował to, pewnie ma z tym związek zapach tej rośliny, dość intensywny, taki rzeźki. No, może to miał powód. Popularnie nazywana ta roślina jest cola plant,
czyli od Coca-Coli słynnej. Nie ma ona żadnych konotacji z rośliną, z prawdziwą rośliną Cola Plant, z której się robi Coca-Cola, definitywnie, z której owoców się robi Coca-Cola, ale ma podobny zapach i podobny smak. Taki coś pomiędzy, ja bym powiedział, szałwią, mirtem, coś takiego. Zapach jest, ale bardzo, bardzo rzeźki jest. Roślina nie jest szczególnie wymagająca, aczkolwiek z rana, jak ma bardzo sucho, to listki, jak każdej roślince, przywiędają. Ale generalnie jest roślina, wolna od różnego rodzaju schorzeń, szkodników. Ślimaki tego nie jedzą. Inne szkodniki też nie jedzą tego. Także roślinkę można śmiało sobie uprawiać. Bardzo polecam. W ogrodach lubi rosnąć w półcieniu. Nawet w cienistych miejscach też się udaje. No to co? Zrobimy degustację, co? Myślę, że kilka minut wystarczy. Pomieszam, czary mary. Niech się dzieje magia. No panie Christopher Hay, spróbowałem pana sposób, jak zrobić tą Cola Plant. No i Coca-Cola, przepraszam. Z Cola Plant, czyli z Artemisii. No zobaczymy, czy miałeś pan rację, czy to tak spakuje, jak pan mówisz. Dawaj. Hop, siup. O, mordę, faktycznie. Ma to posmak Coca-Coli. Nawet dobre. Taki ziołowy posmak się czuje. Lekki posmak właśnie Coca-Coli. Orzeźwiający. No jest to dobre, rzeczywiście. Można robić z tego fajne drinki, rzeczywiście. No i dzięki temu listkowi tutaj zioła steków, to jest słodkie. Normalnie powinno się odcedzić te listki tutaj, ponieważ jak im dłużej leży, tym więcej goryczki naciąga. No taki jest zwyczaj tych ziół, ale jest po prostu smakowo wspaniałe. Także polecam. Zdrówko i miłych wrześniowych, słonecznych wakacji sobie samemu i wszystkim, którzy mają podobnie jak ja, życzę. Do zobaczenia.